Witamy ponownie na kanale. Dziś przekonamy się, że możliwe jest wzbudzenie zainteresowania młodych kobiet starszymi mężczyznami. Młode kobiety czasami pociągają starsi mężczyźni, na przykład ojciec przyjaciółki. Numer 1. Być dojrzałym. Podkreśla się, że mózg mężczyzny dojrzewa w wieku 42 lat. Unikaj zachowywania się jak dziecko i wykaż się umiejętnością podejmowania decyzji. Numer 2. Komunikacja. Kluczowa jest otwarta komunikacja i wyrażanie uczuć. Unikaj ciągłego wysyłania wiadomości, dając partnerowi przestrzeń. Numer 3. Planowanie spotkań. Podjęcie wysiłku planowania i zaska datami pokazuje zainteresowanie. Kontrastuje to z trendem młodych ludzi, którzy wolą spędzać czas ze znajomymi lub grając w gry wideo. Numer 4. Stosunek do małżeństwa. Atrakcyjna jest dla nas chęć zaangażowania i doświadczenie w długotrwałych relacjach. Bądź przejrzysty, jeśli nie chcesz ponownie wyjść za mąż. Numer 5. Opatrunek. Noszenie eleganckiego ubrania, takiego jak garnitur, podkreśla dominację i przyciąga młode kobiety. Wspomina się o szczegółach, takich jak dobre buty, solidne swetry i zegarki. Numer 6. Bądź atrakcyjny i niedrogi. Unikaj sprawiania wrażenia niedostępnego ze względu na różnicę wieku. Uśmiechaj się, utrzymuj kontakt wzrokowy i unikaj krzyżowania ramion, aby być bardziej gościnnym. Numer 7. Zaufanie. Pewność siebie jest kluczem do zwrócenia na siebie uwagi. Podkreśla się znaczenie postawy, uśmiechu i sposobu ubierania się, aby zwiększyć pewność siebie. Starszych mężczyzn zachęca się, aby nie czuli się nie na miejscu, nawiązując relacje z młodszymi kobietami. Pewność siebie, dojrzałość i komunikacja to kluczowe elementy przyciągania młodych kobiet. Stosowanie tych wskazówek może zwiększyć Twoje szanse na sukces na arenie randkowej. Dziękuję bardzo i nie zapomnij zasubskrybować kolejnych filmów.